Rzecznik rządu Paweł Graś, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy dymisja Mirosława Drzewieckiego będzie pierwszą i ostatnią rządową dymisją afery hazardowej? Zobaczymy. Los każdego z ministrów jest uzależniony od decyzji pana premiera. A czy los któregoś z ministrów chwieje się na włosku? Priorytetem dla pana premiera i priorytetem dla rządu w tej chwili jest szybkie, sprawne i pełne wyjaśnienie sprawy i wokół tego koncentrują się działania pana premiera w tej chwili. Czy w sytuacji, gdy wiceminister gospodarki nadaktywny w sprawie afery hazardowej nadal pozostaje wiceministrem, rozwiązanie i wyjaśnienie tej sprawy jest możliwe? Dzisiaj, po pierwsze, dzisiaj odbywa się posiedzenie Rady Ministrów, na którym wszyscy ci, którzy jakikolwiek wpływ na powstanie projektu ustawy mieli, będą zobowiązani do przedstawienia szczegółowych informacji o ich roli w tej sprawie. Wszystko wskazuje na to, przynajmniej ze wstępnych wyjaśnień i ustaleń, że były to zapisy, czy były to opinie całego resortu gospodarki, a nie prywatne opinie pana ministra Szeinfelda, ale to również będzie wyjaśniane. Panie ministrze, a co z ministrem Czumą, który już ogłosił, kto jest w tej aferze winny, a kto jest niewinny? Ze szczególnym uwzględnieniem tych niewinnych. Po drugie, jeszcze chciałem tylko dopowiedzieć, również z inicjatywy rządu i z pomysłu pana premiera, w tym tygodniu odbędzie się w czasie posiedzenia Sejmu punkt, na którym rząd będzie mówił, co się udzielał szczegółowych informacji, będzie można zadać wszystkie pytania, w której tej sprawie się pojawią. Co z Andrzejem Czumą? Podobała się panu jego reakcja na wybuch afery? To była niefortunna wypowiedź, ale przypomnę, że tak naprawdę pan minister Czuma powiedział tylko tyle, że na podstawie tych materiałów, które do niego dotarły, on żadnych dowodów winy w tych materiałach nie znajduje. Czy uważa pan, że nad tą niefortunną wypowiedzią można przejść do porządku dziennego? Myślę, że pan premier również już w tej sprawie wyrażał opinię. To na pewno nie była dobra wypowiedź i na pewno wypowiedź nie we właściwym miejscu i we właściwym czasie. A ja tak się zastanawiam, czy w panu, w politykach Platformy Obywatelskiej jest takie poczucie, że te dwie dymisje Chlebowskiego i Drzewieckiego to jest koniec tej afery? Jak powiedziałem wcześniej, chodzi i panu premierowi, i rządowi, i nam wszystkim o to, żeby ta sprawa została wyjaśniona. I w wyjaśnienie tej sprawy jest, jak wiadomo, zaangażowane i CBA, i prokuratura. I zgodnie z zasadą pełnej jawności wszystkie dokumenty, wszystkie kulisy i okoliczności powstawania ustawy są sukcesywnie i zostaną do końca zaprezentowane państwu i opinii publicznej. To zaangażujcie jeszcze Sejmową Komisję Śledczą i powołajcie ją i zgódźcie się na jej powołanie. To nie jest wykluczone. My nie mówimy twardo nie, chociaż to, co dzieje się i to, co obserwujemy przy okazji komisji śledczych, widać, że one nie do końca spełniają swoją rolę. Ale nie mówicie twardo nie, a to, czyli mówicie tak? No bo to będzie głosowanie, można być albo za, albo przeciw. To będzie decyzja parlamentu. Będzie decyzja parlamentu. Platforma Obywatelska jest partią demokratyczną i tego typu ważne decyzje zapadają w odpowiednich gremiach. Na pewno dzisiaj, na przykład chociażby podczas posiedzenia klubu, będzie okazja, żeby o tym rozmawiać. Z naszego punktu widzenia i chyba najbardziej idealne byłoby, gdyby tą sprawę wyjaśniły odpowiednie służby i ją zamknęły. Jeśli by się okazało, że CBA i prokuratura nie są w stanie tej sprawie wyjaśnić, wtedy być może byłaby Odpowiednie służby są w rękach Platformy Obywatelskiej. Zawsze mówiliście, choćby tak było przy aferze Rywina, że w takiej sytuacji, kiedy afera dotyczy rządzących, aktualnie rządzących, dobrze by było, żeby ktoś w prokuraturze patrzył na ręce. To powołajcie jakieś ciało. Jeśli nie komisję śledczą, to jakieś inne, które będzie patrzyło prokuratorom na ręce. Rozpatrujemy w tej sprawie rzeczywiście różne scenariusze. Jak powiedziałem, priorytetem jest to, żeby ta sprawa została w sposób niebudzący wątpliwości ani opozycji, ani opinii społecznej wyjaśniona. I dlatego użyjemy wszystkich środków i mechanizmów, żeby wszystkie kulisy tej sprawy stały się wiedzą publiczną i powszechną. Czy Mariusz Kamiński, który usłyszy dziś prokuratorskie zarzuty, pozostanie szefem CBA? To również będzie decyzja pana premiera. Pan premier zapowiedział, że po zapoznaniu się z tymi zarzutami i po zasięgnięciu opinii ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, podejmie w tej sprawie decyzję. Dymisja nie jest wykluczona. Dymisja nie jest wykluczona. Mówił o tym oczywiście ale nie jest przesądzona. Czekamy na to, co w tej sprawie powie prokuratura, jakie informacje przekaże panu premierowi. Panie ministrze, a kiedy premier pierwszy raz usłyszał, przeczytał, dowiedział się, że wokół ustawy hazardowej dzieją się niepokojąco lobbingowe rzeczy? Przekazaliśmy kalendarium szczegółowe tej sprawy, czyli bodajże sierpnia, to był tak, dokładnie co z tym pismem, 14 sierpnia. Co z tym pismem pana Marka Przybułowicza, byłego prezesa Służewca, który już 14 lipca pisał do premiera, że
że minister sportu ulega lobbystom. To pismo w ogóle gdzieś dotarło do premiera? Nie znam tego premiera? Pisma. Słyszeliśmy o tym wczoraj, dowiedzieliśmy się z mediów, ale ja tego pisma osobiście nie widziałem, więc będziemy na pewno sprawdzać. No, z takiej pierwszej kwerendy rzeczywiście pan Przybyłowicz w bardzo wiele miejsc rozsyłał różne informacje. Dlaczego nikt nie reagował? Różnego rodzaju informacje. Dlaczego nikt nie reagował? Jak powiedziałem, muszę zbadać tą sprawę, dlatego że nie znam w tej chwili losów tego pisma. Ale to nawet 14 sierpnia premier dowiaduje się o tym, że pan Chlebowski i pan minister Drzewiecki są zaangażowani w sprawę hazardową w taki sposób, w jaki być nie powinni. Dlaczego oni przez półtora miesiąca chodzili sobie spokojnie po świecie i nikt w tej sprawie nie wyciągał żadnych personalnych wniosków? Premier dowiaduje się, że zagrożony jest proces legislacyjny. I dlaczego nie odwołuje Chlebowskiego wtedy? Tylko dopiero wtedy, kiedy sprawa ujrzała światło dzienne. I zgodnie z ustaleniem z panem Mariuszem Kamińskim podejmuje takie działania, które mają na celu ochronę tego procesu, ale, i wyjaśnienie sprawy. Ale dlaczego nic nie robi z Chlebowskim? Dlaczego go nie odwołuje z funkcji szefa klubu? Chlebowskiego po uzyskaniu również informacji od pana ministra Kapicy, co również bardzo jest wyraźnie w tym kalendarium przedstawione. Premier ostrzegł. Premier żąda wyjaśnień roli poszczególnych aktorów w tym całym spektaklu. Dlaczego go wtedy nie odwołał, panie ministrze? Pan premier podejmuje skuteczne działania, które prowadzą do ochrony procesu legislacyjnego i w efekcie, i to jest najważniejsze, o tym należy przede wszystkim pamiętać, żadne zmiany do ustawy nie zostają wprowadzone, takie, które byłyby niekorzystne dla państwa. A Chlebowski traci stanowisko dopiero wtedy, kiedy sprawa ogląda światło dzienne, co jest bardzo dziwne. Dziękuję bardzo, Paweł Graś. Dziękuję bardzo.